pierwszej nauce widzieliśmy, że prawda jest tym, co nas uszczęśliwia. Widzieliśmy również konkurencję, co może stanowić przeszkodę do tego, żeby do tej prawdy dążyć. Widzieliśmy, że łatwo jest przykleić się do czegoś, co wcale nas nie nasyci na poziomie intelektualnym, co nas nie doprowadzi do poznania, do piękna, do szczęśliwości, a jednak sprawi, że będziemy intelektualnie zapchani, że nie będziemy już mieli chęci i siły do tego, żeby prawdy szukać. Prawda. A druga rzeczywistość, fundamentalna rzeczywistość, która niejako pokrywa się z prawdą, to jest dobro. Gdy Bóg stworzył świat, stwarzał różne jego elementy po kolei i na końcu, gdy Bóg patrzy na całą harmonię stworzenia, mówi, że to wszystko, Bóg widział, że to wszystko jest bardzo dobre. Na początku, po stworzeniu wszystkich elementów, jest napisane, że Bóg widział, że było to dobre. Bóg widział, że dobre były rośliny, zwierzęta, że dobry był dzień i noc. Jakby poszczególne elementy są dobre, ale całość jako kompletne stworzenie, wszystko to jest bardzo dobre. Jest tutaj ukryta bardzo głęboka myśl, powiązana niejako z tym aspektem prawdy, o którym na początku mówiliśmy. Otóż, gdy święty Tomasz mówi, że wszystko, co jest, jest dobre, to mówi rzecz, która być może dla jednych brzmi niezrozumiale, dla innych brzmi zupełnie oczywiście, a tak naprawdę jest ona jak najbardziej zrozumiała, ale wcale nie jest to oczywista prawda. Jest to rzecz niezwykle doniosła, że wszystko, co jest, jest dobre. Bóg, stwarzając świat, stworzył ten świat jako dobry. Od niego nie może wyjść nic, co byłoby złe. A więc wszystko, co jest, wszystko, co zostało obdarzone bytem, jest dobre, bowiem sam byt jest dobrem. I oczywiście może mieć ten byt, który został powołany do bytu, może mieć jakieś braki. Człowiek jest ze swojej natury, co do zasady, jako istniejący, jest pewnym dobrem, a więc należy powiedzieć, że jest dobry. Natomiast oczywiście jego działalność może być obdarzona brakami, może być obciążona pewnymi brakami, przez co nazwiemy te czynności złymi, albo samego człowieka złym. Wszystkie nasze zdolności zasadniczo są dobre, choć można je wykorzystać w zły sposób. Dobrze, że człowiek je. Źle, jeśli je za dużo. Albo jeśli je rzeczy, które nie są przeznaczone do zjedzenia. Czyli jeśli ta czynność jest obdarzona jakimś brakiem, jakąś niedoskonałością, wtedy może to sprawić, że ta czynność nie będzie dobra. Odsyłam również do pierwszej nauki, w której wiele na ten temat już mówiłem. Dobrze, że człowiek mówi, ale źle jest, gdy mówi to, co niewłaściwe, gdy mówi za dużo, za mało, w nieodpowiednim momencie. Jednak widzimy, że to są już te przymiotniki, które coś tam dodają do samej czynności. Zasadniczo dobrze jest, że człowiek potrafi mówić. Nawet dobrze, że człowiek strzela. Człowiek, który strzela z broni palnej, zasadniczo nie ma w tym nic złego. Zasadniczo jest to dobra umiejętność. Choć oczywiście może być obarczona brakami, może być obarczona bardzo poważnymi brakami, gdy człowiek strzela do niewinnego człowieka, gdy człowiek po prostu strzela nie tam, gdzie trzeba. A więc zgodnie z myślą świętego Tomasza z Akwinu, która jest głęboko, głęboko katolicka, wszystko, co jest, jest dobre. I zło jest tylko i wyłącznie brakiem, jakąś niedoskonałością, jakimś brakiem należytego dobra. Dobra, które powinno było tam być. Ten człowiek, który strzelał, powinien był strzelić w ten sposób, żeby żadne zło z tego nie wyniknęło, żeby nikogo nie skrzywdzić. Ten człowiek, który je, powinien jeść w ten sposób, żeby siebie w ten sposób nie krzywdzić, a jedynie osiągać pewne dobro. Wszystko, co jest,
jest dobrem. Ta głęboka, fundamentalna myśl świętego Tomasza z Akwinu i warto się nad nią zastanowić, warto tą myśl kosztować, bowiem to oznacza, że powinniśmy być wdzięczni, że powinniśmy być wdzięczni za wszystko, co istnieje. Kolejną konsekwencją tych żelek, o których już mówiliśmy, jest to, że człowiekowi właśnie nic innego jeść już się nie chce, że człowiek nie ma już na nic ochoty. I tak podobnie jest, gdy zapchamy się intelektualnie czymś, to nie potrafimy dostrzec tego wszystkiego, co nas otacza. Człowiek, który jest w nałogu, nie widzi dobra, którego otacza, w ogóle go nie widzi. Jakby ta percepcja, zdolność, odczuwanie jakiegoś dobra spada u takiego człowieka drastycznie, bowiem przez czysto fizjologiczne procesy, redukcję receptorów dopaminy, potrzebuje on coraz silniejszych bodźców, żeby cokolwiek do niego dotarło. I z czasem potrzebuje już tak silnych bodźców, jakich naturalnie dostarczyć się prawie, że nie da, które można dostarczyć już tylko na sposób zupełnie sztuczny. I tak człowiek marnieje, człowiek traci tą zdolność do odczuwania radości. Natomiast człowiek, który jest zdrowy, który ma czyste oczy, który patrzy na ten świat, powinien być wdzięczny, powinien być szczęśliwy, że wszystko to jest, co jest. To wielkie pytanie filozofa, dlaczego cokolwiek jest, skoro mogłoby przecież nic nie być? To jest pytanie, które powinno nas wszystkich zajmować. Dlaczego w ogóle cokolwiek jest? Przecież to, że coś jest, jest rzeczą cudowną. Przecież to jest wspaniałe, że coś w ogóle jest. Że te rzeczy, które od nas otaczają, że one po prostu są, bo i ten byt jest dobrem. Ten byt sprawia, że możemy go poznać, możemy go dotknąć, możemy sprawdzić, jaki on jest, możemy go w jakiś sposób wykorzystać i to jest dobro. A Bóg widział, że wszystko, co stworzył, jest bardzo dobre. Dlatego święty Tomasz powie, nawet gdy będzie mówił o osobach strasznie chorych, nieuleczalnie chorych, bardzo ciężko upośledzonych, on powie o nich i tak, nawet w największym cierpieniu, lepiej jest być niż nie być. I oczywiście człowieka, który jest obarczony w tej chwili wielkim cierpieniem, to nie są słowa, które przyniosą mu wtedy jakąś wielką pociechę. I święty Tomasz nie mówi tego jako środka do pocieszania kogokolwiek, tylko jako filozoficzne rozważanie. Filozoficzne rozważanie jak najbardziej ma uchwycić pewną obiektywną prawdę. A więc nawet pośród cierpienia faktycznie lepiej jest być niż nie być. Bowiem cierpienie przeminie, prędzej czy później. Nawet jeśli jego kresem będzie dopiero śmierć. A człowiek, każdy człowiek może osiągnąć swój cel. Każdy człowiek może dotrzeć do celu i chociażby tutaj na ziemi cierpiał straszliwie, chociażby cierpiał całe swoje życie, to jak mówi święty Paweł, cierpień tego czasu nijak nie da się porównać do tej szczęśliwości, która nam została zgotowana. Samo istnienie jest tak wielkim dobrem, mówi święty Tomasz, szczególnie istnienie ludzkie, to istnienie wieczne, bo człowiek jest wieczny. Człowiek jest wieczny, przeminie cały ten wszechświat, gdy już nie będzie gwiazd, gdy już nie będzie niczego, co dzisiaj widzimy i co postrzegamy jako wieczne, to nasze dusze będą jeszcze trwały. Nasza dusza jest trwalsza niż jakakolwiek materialna rzecz. Ta wieczność. Lepiej jest być, mówi święty Tomasz, niż nie być zawsze, chociażbyśmy tutaj na ziemi byli pogrążeni w cierpieniu. I to jest głęboka prawda, która jest niezwykle optymistyczna. Nie znaczy to, że ona pocieszy tego człowieka, który jest w cierpieniu. Tak, to jest zupełnie inna rzecz. Takiemu człowiekowi trzeba przede wszystkim okazać zrozumienie, trzeba przede wszystkim być przy nim. Czasami obecność oznacza wtedy więcej niż cokolwiek innego. Ale tutaj nie mówimy o tym, nie mówimy o tym, jak wspierać takiego człowieka. Oczywiście należy. Ale naszym tematem dzisiaj jest dobro. Jest dobro, jest to, że świat jest dobry i że musimy mieć czyste oczy, żeby potrafić to dostrzec. I człowiek, który nie zapycha się byle czym, człowiek, który ma otwarte oczy, widzi to. I taki człowiek jest naprawdę szczęśliwy. Bowiem widzi prawdę, obejmuje dobro. A więc bądźmy wdzięczni. I druga rzecz. Skoro wszystko, co stworzone, jest dobre, a zło jest pewnym brakiem, brakiem, który przyczepił się do jakiegoś dobra, to znaczy, że głęboko katolicką postawą jest naprawiać ten świat, naprawiać nas samych, naprawiać po prostu. Rozumiemy to
Człowiek, który gardzi światem materialnym, buddysta na przykład, on nie będzie chciał, on będzie ignorował stworzenie materialne, on będzie ignorował ludzkie cierpienie, on będzie ignorował błędy, zepsucie i tak dalej. On chce nie istnieć, chce się odciąć od tego świata, chce przestać mieć kontakt z tym światem, umrzeć, zniknąć. Umrzeć to za mało nawet dla buddysty. On chce przestać istnieć, unicestwić się tak bardzo, jak to jest tylko możliwe. Taki człowiek nie będzie chciał niczego naprawiać. Duch tego świata z kolei, ten duch używania bezmyślnego, szkodliwego używania, ten duch, oczywiście jego nie obchodzi żadne dobro. Jego interesuje przyjemność. Przyjemność, którą może z jakiegoś dobra uzyskać. Dlatego duch tego świata, ten materialistyczny, hedonistyczny duch tego świata, powiedzmy naszej postchrześcijańskiej popkultury, ten duch tego świata będzie starał się użyć, wykorzystać i zniszczyć. Wyciągnąć z rzeczywistości tak wiele radości, również z innych, z drugiego człowieka. Wyciągnąć tak wiele, jak mogę i później zniszczyć. Bowiem nie interesuje go byt, nie interesuje go dobro, nie interesuje go prawda, interesuje go tylko przyjemność. Ej, człowiek taki kończy, jak wspomniałem, znajdzie sobie takie zajęcia, które będą zalewały go dopaminą, z czasem się od nich uzależni i nic nie będzie go już radowało. Jest to naturalna kara dla człowieka, który gardzi rzeczywistością, gardzi prawdą, gardzi pięknem, gardzi dobrem i szuka tylko przyjemności. Taki człowiek kończy, nie odczuwając żadnej przyjemności. Sama natura, można powiedzieć, karze człowieka w tym, w czym zawini. A więc człowiek, który pogardza światem materialnym, nie będzie chciał go naprawić. Człowiek, który próbuje używać świata materialnego, również będzie chciał go wykorzystać, zniszczyć, ale nie naprawić. A katolik, uczeń Pana naszego Jezusa Chrystusa, dlatego że kocha ten świat, dlatego że kocha bliźniego, będzie starał się naprawiać. Będzie starał się, to jest głęboko katolicka postawa, aby wszystko naprawiać. Co naprawiać? Zacznijmy od tego, że siebie. Jak najbardziej. Katolik powinien zacząć od naprawy samego siebie. Powinien porzucić przyzwyczajenia. Powinniśmy porzucić przyzwyczajenia, które nie są dla nas dobre. W ten sposób naprawiamy nas sami. Jeśli mamy przyzwyczajenia, które są dla nas szkodliwe, właśnie przyzwyczajenia typu te intelektualne żelki na przykład, to one nam szkodzą. Dlatego naprawić samego siebie oznacza walczyć z tymi przyzwyczajeniami. Przyzwyczajenie do kłamstwa, lenistwa, nieumiarkowanie, gniewu, złośliwości, słabości, niesprawiedliwości. Mnóstwo różnych złych przyzwyczajeń możemy mieć. I walcząc z nimi, widząc, że aha, tak, mam skłonność do lenistwa. I widząc, że taką skłonność mamy, podejmujemy, należy podjąć taką walkę z tą wadą po to, żeby naprawić swoją własną duszę. Bo jest ona dobra, bo kochamy naszą własną duszę, bo chcemy dla niej dobra. Jest to niezwykle optymistyczna myśl, dlatego próbujemy usunąć te braki, które gdzieś tam w niej są. I oczywiście, usuwając te złe przyzwyczajenia, należy starać się wyrobić sobie dobre przyzwyczajenia, sprawności, cnoty. Te, które sprawiają, że zachowujemy się adekwatnie do sytuacji. Przede wszystkim cnoty kardynalne, roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo. Nie ma lepszej miłości bliźniego niż miłości własnej, miłości do naszej własnej duszy, którą musimy kochać. Musimy kochać, bowiem jest ona stworzona przez Pana Boga na całą wieczność i musimy o nią zadbać, bo mamy ją na całą wieczność. I gwiazdy przeminą, nasze słońce przeminie i ziemia przeminie, a nasza dusza będzie trwała w niebie lub w piekle, ale będzie trwała. I my z miłości do naszej duszy musimy o nią zadbać, walczyć z tym, co z tymi złymi przyzwyczajeniami, a wypracowywać te właściwe. Roztropność, która pozwala nam dobrze poznać środki do celu. Sprawiedliwość, która pozwala oddać każdemu to, co się jemu należy. Umiarkowanie, nie wymaga wyjaśnienia. I męstwo, które pozwala nam pokonać przeszkody. Katolik powinien kochać również bliźniego i starać się i bliźniego naprawiać. Oczywiście, właśnie to jest ta głęboka postawa, głęboka miłość polega na naprawianiu rzeczywistości.
widzimy, że wszystko jest dobre, ale że jest obarczone brakami. Dlatego Pan Jezus mówi: ja Ciebie nie potępiam, ale nie pozostaje na tych słowach i mówi dalej: idź i nie grzesz więcej. To jest prawdziwa miłość. Samo powiedzenie: i ja Ciebie nie potępiam, nie naprawi, pozostawi człowieka zepsutym. Samo powiedzenie: idź i nie grzesz więcej, może również czasami człowieka nie naprawić. Może być niewystarczające. Natomiast to połączenie, miłość, głęboka miłość, bowiem wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre. I ta gotowość do tego, żeby działać, żeby naprawić, żeby pomóc, to razem stanowi o prawdziwej miłości. Naprawiać bliźniego tak, jak potrafimy. Słowem, modlitwą, dobrym przykładem, jak tylko roztropność i okoliczności nam pozwalają. Pamiętajmy, że to jest prawdziwa miłość. Naprawianie. Naprawianie siebie samego, naprawianie bliźniego. Ale też naprawiać wszystko. Wszystko, co dostrzegamy. Pamiętajmy o tym, że wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre. Wszystko, co nas otacza. Rzeczy materialne, porządek, czystość. Wszystko to są rzeczy może drobne, ale jednak Bóg stwarzając to widział, że to wszystko jest bardzo dobre. Dlatego dbajmy o to, żeby naprawiać. Żeby poprawiać coś, co nie działa. Jeśli dostrzegamy coś, co działa niewłaściwie, to starajmy się to naprawić. To, co w naszym otoczeniu dostrzegamy, że gdzieś tam jest jakaś niedoskonałość, naprawiajmy to. Jeśli tylko potrafimy, naprawiajmy. Jeśli nie potrafimy, wezwijmy tego, który potrafi. Jest jeszcze pewna szczególna rzeczywistość, którą powinniśmy naprawić. Rzeczywistość wyjątkowa, wielopłaszczyznowa, można powiedzieć nasza ojczyzna. Mianowicie nie ta ziemska ojczyzna. Mam na myśli tutaj oczywiście ta ziemska również i to, co powiedziałem, jak najbardziej przyczyni się do tego, że ją będziemy naprawiać. Natomiast tutaj mam na myśli szczególnie Kościół Święty. Jak najbardziej i Kościół trzeba naprawiać. I każdy katolik może mieć w tym udział. Co więcej, nie tylko może mieć w tym udział, każdy katolik albo będzie miał w tym udział, albo będzie miał udział w niszczeniu Kościoła, bo Kościół, to określenie źle się kojarzy, bo było w historii użyte wielokrotnie niewłaściwie, ale można tak powiedzieć jak najbardziej, że Kościół to my. W sensie każda dusza, która jest w Kościele, która jest w stanie łaski uświęcającej, ona jest częścią mistycznego ciała Pana Jezusa i w tym sensie jest Kościołem. I tak jak my o nią dbamy, czy właśnie naprawiamy, czy poprawiamy, czy robimy, co się uda, czy nie, to ma ogromne znaczenie dla Kościoła. Kościoła, który jest w straszliwym stanie. Kościoła, który tak bardzo cierpi. Gdybyśmy mieli dzisiaj Kościół, który po prostu głosi nauczanie Pana Jezusa, który nie zapomniał o duchu ofiary, który nie zapomniał o prostych, ewangelicznych przekazach, o niebie, piekle, o tym, że jedyną drogą do nieba jest krzyż, jest ofiara Pana naszego Jezusa Chrystusa, jest ofiara mszy świętej, więc bo to przez nią te łaski na nas wpływają. Gdyby Kościół dzisiaj jaśniał tym blaskiem po prostu Ewangelii, blaskiem przekazu Pana naszego Jezusa Chrystusa, to nie mielibyśmy dzisiaj tych problemów, które mamy. Dlatego tak ogromną winę ponoszą ludzie Kościoła, ponosi hierarchia kościelna za to, co się dzieje na świecie, za wszystkie te kryzysy, za wszystkie te problemy. Bez wątpienia i boleść to jest prawdziwa. Boleść to sprawia tym, którzy to widzą, że Kościół mógłby to wszystko tak łatwo naprawić, stosunkowo łatwo. Natomiast dzierżąc tak wielki autorytet wciąż jeszcze, posiadając tak wielkie środki, posiadając jeszcze wciąż taką rzeszę przecież hierarchii ludzi gotowych na działać na skinienie Kościoła, wciąż jeszcze posiadając tak wielkie środki, nie potrafi głosić Ewangelii, nie potrafi walczyć o zbawienie dusz. Te ruchy wszystkie są niepewne, jakby Kościół sam nie wiedział, dokąd chce zdążać, co chce robić, czy walczyć, czy nie walczyć, a jeśli walczyć, to z kim? To wszystko wydaje się takie, te ruchy Kościoła wydają się takie niemrawe, niepewne. Nie ma w tym
tego jasnego, prostego głoszenia Ewangelii, głoszenia tego, co nam Pan Jezus przekazał. Dlatego musimy walczyć. Musimy walczyć o naprawienie Kościoła. I w praktyce, oczywiście oprócz tej troski o naprawianie naszej własnej duszy, o nasze wychowanie, o nasze kształcenie, o naszą formację, o prawdę, której powinniśmy być głodni, to pamiętajmy o tym, żeby kochać. Kochać Kościół, kochać ofiarą mszy świętej. Kochać ofiarą mszy świętej. Nie możemy Kościołowi zrobić większej przysługi. Nie możemy bardziej przyczynić się do naprawy Kościoła, jak przychodzić do ołtarza. I oczywiście mam tutaj na myśli tradycyjną mszę świętą. Dlatego, że ona doskonale przekazuje to życie w Kościele. Dlatego, że ona doskonale porządkuje życie naszej duszy. Mszy świętej, w tradycyjnej mszy świętej wszystko jest na swoim miejscu. To jest czysta Ewangelia. Tradycyjna msza święta to jest czysta Ewangelia. To jest prosty, ewangeliczny przekaz. Bóg na pierwszym miejscu. Ludzie, którzy przychodzą do Boga, aby oddać Jemu cześć w sposób godny Stworzyciela świata, zachowując powagę, zachowując pewną ciszę, chwaląc Go radośnie, ale jednak spokojnie, okazując cześć nieustannie w trakcie mszy świętej, mówiąc w języku, którego nie używa się na co dzień, po to, aby pokazać, że to jest niecodzienna sytuacja, że to jest tajemnicza, wyjątkowa sytuacja, że to jest rzecz jedyna w swoim rodzaju, bowiem stajemy przed naszym Stwórcą i chcemy oficjalnie, jak Kościół, przemawiać do Niego językiem, którego nie używamy do niczego innego, bowiem jest to tak wyjątkowa rzeczywistość, bowiem jest to coś tak pięknego. I ten porządek jest fundamentalny, jest tak bardzo wychowawczy. Bóg, ku któremu wszystko się kieruje, i ludzie, którzy do Niego przychodzą, Jego adorują i zachowują ten miłosny, ale jednak szacunek, ten pełen miłości szacunek dla swojego Stwórcy. Msza Święta jest sercem naszej wiary. Dosłownie. Ona pompuje tą krew, tą nadprzyrodzoną krew, łaskę uświęcającą do duszy. Jeśli chcemy odnowy Kościoła, to kochajmy. Kochajmy mszę świętą. A jeśli odnowimy Kościół, jeśli Kościół podniesie się z kolan, na które upadł przed tym światem w zasadzie. Kościół tak często głosi jakieś światowe, zupełnie niepotrzebne z punktu widzenia Kościoła nauki, albo drugorzędne z punktu widzenia nauki Kościoła. Zajmuje się światowymi sprawami, a nie potrafi powtórzyć za Panem Jezusem tych prostych słów. Tych prostych słów: idźcie, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Gdy Pan Jezus wysyła swoich uczniów, to nie każe im przecież wyjaśniać, pisać strasznie długich traktatów o tym, jak to w społeczeństwie żyć należy, o tym, jak to należy dbać o środowisko i o tysiącu innych rzeczy, które być może nawet są dobre. Ale to nie jest zadanie Kościoła. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna. I jeśli naprawimy Kościół, to świat, w którym będziemy żyli, będzie inny. To świat, w którym będziemy żyli, nie będzie nam zagrażał tak jak teraz. Nie będzie każdego dnia nas uciskał nowymi ograniczeniami. Nie będzie nas prześladował. To będzie świat, w którym człowiek będzie mógł spokojnie szukać prawdy, doświadczać tej prawdy codziennie, szukać tego dobra, który będzie mógł się rozwijać. To będzie lepszy świat, bez wątpienia. Dlatego przyjdźmy do ołtarza, kochajmy mszę świętą. Teraz będziemy mieli za kilka chwil możliwość uczestniczyć w wystawieniu Najświętszego Sakramentu. Prośmy Pana Jezusa, żeby te Jego łaski spłynęły do naszych serc, do serc naszych bliskich, do serc ludzi Kościoła, do całego Kościoła. Niech te łaski spłyną, niech nas odmienią. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.